jestem programistką. Programuję. Jestem QA-em. Jestem delivery managerem. Inżynierem jakości oprogramowania. Pracuję jako business analityk. No co tak kobieta IT jest dla mnie nieco zaskakujący. Tak się zastanawiam, dlaczego tak właściwie, bo praca w IT, praca dewelopera nie jest moim zdaniem taką pracą typowo męską, jakby się to mogło określać. Ja byłam na przykład w liceum w klasie z rozszerzonym francuskim, co oznacza, że miałam 32 dziewczyny i 5 chłopaków. I z tych dziewczyn były dwie, oprócz mnie, które lubiły matematykę. I jeszcze świat technologii jest zdominowany przez mężczyzn. A co może to zmienić? Myślę, że dużo też zależy od rodziców. Już zabawki dla małych chłopców mówią, że ty musisz być osobą techniczną, musisz robić coś takiego twardego, inżynierskiego. Zabawki dla dziewczynek są inne, są miękkie. Wydaje mi się, że to jest taki zalążek, gdzie można szukać przyczyny. Nie ukrywajmy, że kobiety i mężczyźni różnią się od siebie, różnimy się od siebie. W momencie, kiedy siadamy z mieszanym zespołem nad jakimś problemem, to prezentujemy nieco inne spojrzenia na ten problem. No i wiadomo, to pomaga nam ten problem rozwiązać lepiej, bo mamy dużo szerszą perspektywę. Myślę, że Polki odnajdują się dobrze w świecie IT, dlatego że jesteśmy, ja mam takie poczucie, że jesteśmy dosyć przebojowe. Jakby my się nie przejmujemy, czy mniej się przejmujemy może niż nasze zachodnie koleżanki tym, że co sobie faceci pomyślą, mamy taką słowiańską naturę, że mi pokażemy. Ja im pokażę, że daję radę. I to jest fajne. Polki odnajdują się, coraz więcej dziewczyn chce pracować w zawodach związanych z IT. Tak, kobiety się sprawdzają, zawsze Polki. Jeżeli chodzi o to, co mnie motywuje w mojej pracy, to jest to chęć rozwoju. Ja długo dążyłam do tego, żeby zostać analitykiem biznesowym. Często dostaję takie pytania, jak zacząć testować. Usiąść i testować, po prostu. Doszkalać się, douczać, próbować. Uwierzyć w siebie. Myślę, że to najważniejsza rada. Definicja IT jest tak szeroka, że jestem przekonana, że każdy znajdzie coś, co mu się... Prawie każdy znajdzie coś, co mu się będzie podobało. I warto spróbować, bo to jest też branża, w której bardzo łatwo można jakby przeskakiwać ze ścieżki na ścieżkę. Ścieżka testerska czy ścieżka analizy biznesowej są takie, gdzie wręcz dziewczynom na start może być łatwiej niż chłopakom, bo wymaga to umiejętności tradycyjne przypisywane kobietom. Z moich obserwacji wynika, że wszyscy są bardzo skupieni na pracy. Każdy stara się jak najlepiej wywiązać z obowiązku zadań, które ma przydzielone. Niezależnie od tego, czy jest to mężczyzna, czy kobieta. Myślę, że bardziej tutaj właśnie takie predyspozycje techniczne do tego, żeby skupić się na zadaniu, niż ściśle wpływ na to, czy to jest kobieta, czy mężczyzna.